Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze The Last of Us 2. No to chodź byczku, ruszamy na akcję, zobaczymy, cóż ciekawego tym razem tu znajdziemy, jakie rozmowy poważne odbędziemy i dokąd prowadzą te wszystkie dziwne ścieżki. Trochę zabawy w błocie. A chyba nikomu nie zaszkodzi. Chociaż przyznam, że to trochę wygląda jak dalsza droga. A z tamtej strony jednak było widać jeszcze parę prezentów. To sobie weźmiemy. Zobaczmy, czy to tu się zamyka. Ładnie zazębia. Ale walnęło, ale urwał. To ty, byczku? Wygląda na to, że jest jeszcze czego tutaj szukać. I nie pogardzę takimi pustymi butelkami. Kiedyś to śmieć, dzisiaj to bomba. O, a będąc przy bombach, mamy stół warsztatowy i mamy też części. Więc, i widziałem chyba wybielacz. Bierzemy. Więc moglibyśmy podjąć się powoli próby ulepszenia innych broni, z których tak często korzystamy, jak chociażby ten pistolet. I szybkostrzelność nie jest tak fajna jak stabilność. Kolejny bajer, który dochodzi nam w podróży. No pięknie, gdy udaje, że coś zrobiłeś, tak? To tę pilniczkę przejechaliśmy, teraz już będzie mi się lepiej strzelało. Sorry, nie chciałem w ciebie celować. No dobra, wygląda na to, że z tego miejsca mamy tutaj już wszystko. Możemy wracać na górę. Czyli tak byśmy tu trafili. Skrzyneczki, nic nie macie. I tam nawet nie ma co kombinować. A to... Abby pewnie wybrała akwarium, bo tak trudno tam trafić. Może. Czasem nie tu mieliśmy ten kupon zniżkowy na jakieś ciekawe, fajne rzeczy. Bo może warto by było to już wykorzystać. Lepszej okazji może nie być. Jezu. Jak się tam przedostaniemy? Może tamtą drogą. Choć jest zajebiście daleko. Albo użyjemy tego. Tak. Tak lepiej. Chodź. Tędy. Wolałbym jechać ciężarówką. Spróbujmy tędy. Jaki jest plan? Rozwalamy ich i bierzemy łódź? Na pewno weźmiemy łódź. Od nich zależy, czy się wtrącą. Oby było ich mało. To co, jak się dzielimy? My bierzemy bałuty, tak? To... najlepsza część. Ale ruina. Nie obrażaj nasze bałuty. Kto by to myślał? Takie buty. O! W jakich miejscach możemy spotkać tutaj fajne rzeczy? Rozumiem. Droga dalej. Coś się tu... no właśnie, świeci. Kolejna karta. Ratatuje! Taki zły, ale powoli pod zielone trochę podchodzi. Nasz Salvador Ramos. No dobrze. No tak, zero delikatności w naszych ruchach.
Tędy, chodźmy. Może pomóc? Snyder na 12. Powtarzam, Snyder w przystani. Mamy tu intruza. Krzyżam pobliskie jednostki. Odbiór. Szlak. Wasza czwórka. Ruszcie wiaduktem do przystani. Reszta niech czeka tutaj na rozkazy. Co kurwa? Mamy tu czekać, kiedy on strzela do naszych? Mamy rozkazy. Wystarczy. Tam załatwić jednego snajpera. Silnik lubi pomarudzić. Brzmi, jakbyśmy mieli gdzieś tam Passata do wzięcia. Już? Już. I teraz. Jaki plan na tę ekipę? Czy dobrze, jakby poznali kolejnego snajpera w tym miejscu? Czy może Predator? Przystań. Nie. Weźmiemy ich łódź. Słyszałaś ich? Mówili o Tomim. Nie wiemy tego. A o kim mogli mówić? Jeżeli o nim, to już dawno go tam nie będzie. Przecież będzie tropił Abby, więc... A co jeśli mu coś grozi? Poradzi sobie. Chryste, panie. Pomożemy Tomiemu, idąc za Abby. Nie będę znowu ratować ci dupy. Oby ci się udało. No proszę, czyli chęć zemsty nadal w nas wielka. Gdzie mam płynąć? Przecież z drugiej strony. Dobra. Co gorsza. Nasza łódka właśnie odpaliła. Myślisz, że to płynie na atak? Nie wiem. Patrzyluj się teraz. Od dawna czekałem na ten atak, na ten łóżk. O! Chyba wiedzą o nas, przynajmniej w teorii, a w praktyce. Może uda się dzięki temu zaskoczyć ich z drugiej strony? Niestety to ich postawiło w stanie gotowości. No tyle wody, to nie trudno się rozpłynąć. Ale niestety nie mamy stąd drogi ucieczki. Miałem nadzieję, że uda nam się ich jeszcze jakoś wyminąć. A tu? Trzeba jednak się jakoś pobawić. Kolego, lubisz pływać? Mam nadzieję, że tak. To co? Predator. Czyściutko. Oj tak, chociaż nie wiem, czy tam dwóch nie ma. Nie ma dwóch. Tu chodzisz. Liczę, że w tak dużych sklepach, do których mamy zniżkę, znajdzie się jednak taśma. I sobie nadrobimy ewentualne braki. Kolego, będziesz naszym beta testerem spluwy. No. Pierdol się. Boom headshot. Ale batoników tutaj to nie brakowało, to zabaw. To sobie weźmiemy, dziękuję za zwroty. Przyjmujemy jak najbardziej. Tu mielibyśmy całkiem niezłą pozycję, żeby spróbować wyczyścić okolice. Z pozostałych problemów.
Nie wiem co prawda na ile ta broń się nadaje jako taka... Ach, już oddechu brak. Pseudo snajperka, więc chyba spróbujemy. Macie cokolwiek? Nic tam nie mów nikomu. No, daj głowę. Niestety jest poza zasięgiem. Wiele nie zrobimy. Robi się. Panie, już teraz nic nie trzeba, ostrożnie. Sklep jest nasz. Zaraz zabił tak brutalnie podchodząc do sprawy. Trafiła do lepszego świata. Bez zarazy i innych problemów tutaj w tej okolicy. Cicho. Straciliśmy tłumik na niego, co gorsza. O tak. Skoro tak mówisz... Kurczę, czasem mam taką ochotę, żeby... śmignąć. Z pułapką jakoś tutaj, albo w ogóle wyjść z czymś potężniejszym. No dobra. Spopieleni, skremowani, czyli pewnie... O, o! To nie wszyscy? Gdzie jeszcze? Tam jest cała ekipa. Ale jakbym zostawić pułapkę na przyszłość, bym był za tym, żeby tak. Jeżeli chcą tu przyjść, to nas już nie ma. Oni mogą was gonić. O ile są w stanie pływać po wodzie i śledzić nasze ruchy. Gdzie oni zginęli? Nie lubię sytuacji, w której wróg wie o nas. A my nie wiemy o nim. No dobra. Czyli jednak to nam się bardziej przyda. Szkoda, bo myślałem, że rozegramy to tak fajnie, że... nagle wbija pułapka. I tyle. Co nas widzieli. O! Czekaj, byczku! Mam ją! Dobra. Czyli wszyscy. A nie. Ile tego tutaj jest w okolicy? Niech to szlak. A my chcemy tylko taśmę i łódkę. Taki ładny świat. Już co, kolego? Zawsze jak się pojawia nowa osoba, to mam wrażenie, że to już wszyscy. A później się okazuje, że jednak nie wszyscy. Kto się tu widzi? O, o! Chryste, nigdy nie znalazł! Nic nie mam, co za szopka! Rzucaj! Bierz ją! Kolejny taki! Wiesz o nas, czy nie wiesz o nas? Wydała się trochę zdezorientowany. Może to się nie kończy ta impreza, ja to tak bawię się z nimi, a lepiej było to po prostu wyminąć wszystko. Znaleźliśmy ją! Tam! Dam, dam, dam! Wiesz co, kolego? Dawno nie było, nigdy nie było tych bomb dymnych, jak to działa. Tam na dole.
No... Powiem wam, że nie lubię tego celownika. Niby taki fajny. Dobra. Łódź. Ale zupełnie go nie czuję. Co najlepsze, cały teren nasz. Tyle główek, z których można być dumnym. Tyle amunicji, którą udało się znaleźć. I zero taśm. Zero, absolutnie. Nie mamy żadnych strzał, żeby wykonać nawet kolejną akcję po cichu. Co jest smutne, chociaż myślę, że nim znajdziemy łódź w tym wszystkim, to ja może zrobię małą przechadzkę po centrum, bo nie chce mi się wierzyć, żebyśmy nie znaleźli tutaj towaru, który pozwoliłby nas nieco uszczęśliwić. No powiem wam, że ta taśma to jest chyba jakaś symbolika taśmy toaletowej w tym świecie post-apo, bo na cały wielki sklep była tylko połowa rolki. No ja dziękuję. Ja dziękuję. Chociaż może szło tutaj nie walczyć, tylko po cichu wpłynąć do łodzi. O! Uciekać stąd w salwie strzał. O, jedź, cofaj. No dobrze. Można się poczuć trochę jak w metro. Znaczy, mam na myśli o grze, no bo raczej no. W metro poruszamy się, metro w nieco inny sposób, tak? Wow, jaki spływ! Teraz tylko, żeby nas nie ominęły ciekawsze miejsca, ale jak tu... Niestety ciemno się zrobiło podczas tej wyprawy. Okej, ogona brak. Dobra. Zobaczmy z tyłu. A, żeby zlokalizować łódź, okej. Okay. Zostawiliśmy silnik włączony, więc zakładam, że nam powinno być łatwiej lokalizować ją. No... O tak! Piguły brane przez jakiegoś żula zawsze. Zawsze. Co więcej, to wygląda jak takie bardziej zwiedzanie, powiedzmy, jakiejś formy otwartego świata, pływając od miejsca do miejsca naszą łódką, bo chyba nic tu nie było. Chyba, że powinniśmy jeszcze nurkować tu gdzieś pod wodą czasem. W takich punktach szukać czegoś więcej? Nic nie ma. Pani lodzie ma dzisiaj zamknięte. O, czekaj. Cyk. Tylko gorzej, jak to droga w jedną stronę przez ten płot. No zupełnie. Tak bez mapy, przyznam, że... Nie wiem, jak to obrać kolejny cel podróży. No wolałbym naszą maczetę, jak uda nam się naprawić. Znów, jak nie uda nam się jej naprawić, bo to zabiera taśmę, to chyba wolę robić za fachowca. Dziwne te miejscówki. Szczególnie, że ciężko wyczuć. Oho, dobra, widzę, tu jest... taka trasa na dół, a więc zrobiłbym jeszcze rundkę honorową tam za płotem po drugiej stronie. Twórcy chyba nie byli gotowi na tak wnikliwą eksploracyjną bestię, więc płyńmy dalej. Ładny ten odcinek specjalny. O, a to wygląda jak odcinek, w którym musimy zrobić sobie przerwę. Aby wyjść z łodzi. Spoko. Chyba nawet widzę gdzie. No dobra, liczę, że jej się nic nie stanie. A tu jest płytko. Świetnie. Szukamy dalej. Połowa sukcesu, jeżeli chodzi o strzały. Chociaż my mamy taką większą połowę, która nas... O! Hello darkness. Obracaj. No jakaś istota. Strasząca statki rybackie. Mam nadzieję, że łodzie motorowe zupełnie nie. Co to wszystko? To wszystko. Ale widziałem tutaj bramkę na zapleczu.
niedobrze. To bardzo niedobrze. O! To wygląda jak możliwość puszczenia łódki dalej, więc nie będziemy kombinować, bo nam jeszcze maleńka odpłynie. A my raczej mamy co tu jeszcze zwiedzać. Okej. Bev, jeśli to czytasz już po mnie, mam nadzieję, że zginąłem w blasku chwały, a nie przez jakieś blizny zostałem załatwiony. Mam tylko nadzieję, że pamiętasz, gdzie schowaliśmy nasze rzeczy. Kod to 7012-64. Nic wielkiego, ale chciałbym, żebyś to miała. Bądź zdrowa, Randall. 7012-64. No to gdzieś tu w pobliżu jest safe. O! Znaczy, no, safe tutaj może nie jest, ale tutaj jest. Abi, błagam, żebyś przestała. Sama tego chciałaś. A czy, żeby przestała uciekać, tak? Ani drgnęło. Tam mamy szyb wentylacyjny. Nie wiem, czy do niego nie mamy tego dociągnąć. Więc bum. O, a tam jest dziura. No dobra, szyb całkiem spoko. Ma dostęp do takich skarbów. My to nie widzieli. Wsteczny. Podoba mi się. Ta wyprawa była całkiem owocna. Ale liczę, że ta... Co dalej? Doprowadzi nas do sejfu. Skoro mamy notatkę 70-12-64, tak. Ciperki, butelki. Łódeczko możesz wbić do nas. Jest i sejf. Tu będzie chyba szybciej. Gdzie te całe zabawy? Tyle w lewo, tyle w prawo. To w sumie bez znaczenia, czy dół, czy góra. 64. Tak to było? Tak to było. Mamcia! Dużo supli, dużo różnych innych bajerów. Tu jeszcze mamy całkiem fajny składzik, chociaż dziwne, że bez części. No i zakładam, że to wszystko, jeżeli chodzi o tę miejscówkę. Chyba wszystko? Nie, tu się nie uda wspiąć. No dobrze. Nasza mała droga. Płyniemy! Ale pojeździłoby się takim wózkiem widłowym. Niestety. Zresztą to tak życie bywa takie przewrotne. Jakby jeździło się na wózku, to ale by się poszło łódeczką popływać. Jak się pływa na łódce, ale by się wózkiem widłowym pojeździło. No cóż. No to jazda. Wariatywne sterowanie wodzią jest dostępne w menu ułatwienia dostępu, czyli to znaczy, że co, że lewo, prawo odwracamy, czy jaki wariant? Jakiś odcinek specjalny się szykuje, że oni nas tak straszą innym sterowaniem? Najgorzej. Najgorzej? Może ściągnie nas bokiem, jeszcze coś... Nurt, weź coś zrób z tym. O właśnie. Już myślałem, że po zabawie. Świetnie. Jeszcze dobrze, jakby jakieś morskie stwory nas tu dopadły. Wody się biedna napiła. Jak to działa? Ale dobrze, że
Mamy przerobiony silnik Passata, tego się nie zajedzie, nie? To... Czy my możemy na moment zejść tutaj, rozejrzeć? O! Możemy. Świetny punkt obserwacyjny, parking i tam będziemy a nie, tu jest jeszcze jakiś sklep. I tu mamy nic, śmieciarkę. No to co? Lecimy jeszcze do sklepu. Nie, 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 nie. No cóż tu dużo mówić, od dłuższego czasu było czuć tę sytuację w powietrzu. Nie każde miejsce jest dobrze zbadane przez twórców i to jeden z takich bugów, o których na pewno warto by było ich poinformować. Czy tu możemy pływać? O-o. Ale jeżeli się nie mylę, to pod wodą... Chociaż nie jestem pewien, czy w jedynce nie było rzeczy... O, właśnie, rzeczy do... Ile toś ma... Czekaj. O kurcze. O kurcze. To wiecie co? Teraz sklep daje do myślenia, ile rzeczy jeszcze mogło być pod wodą. Co więcej, tu mamy warsztat. Co my tam znaleźliśmy najlepszego? 31 części, no niestety to wciąż mało, żeby cokolwiek poprawić. A szybkostrzelność tam ewentualnie, ale też. Stawimy sobie tutaj na te bajery. Mam nadzieję, że podnieśliśmy tę taśmę, tak. O kurcze, czyli warto też nurkować niestety. No nie wiesz. To trochę nam komplikuje zabawę. Bo tak widać, miejsce jest tu sporo, gdzie teoretycznie półki mogą być. Tak, tu mamy jakąś półkę. Kto wie, czy jakieś pigułki nie leżą na tych półkach. No a nie powiem, eksploracja pod wodą jest jedną chyba z nudniejszych rzeczy, więc mam nadzieję, że ten warsztat to był wypadek przy pracy i takich miejsc jak on, to specjalnie nie było. No na przykład ten sklep był pusty. Tam się nie wdrapiemy. Kolejny punkt podróży. O! Znikająca lampka, ale coś tu mamy też. Co więcej, tu można się przeczołgać. Niby można, ale po co? Można żulowi znowu pigułki ukraść. I dowiedzieć się, czy to naprawdę był żul. Bo może właśnie obraziłem kolegę. Albo to żul, że ten, którego szukamy. O! Jeśli jesteś wilkiem, ostrzeż Isaaca i resztę. Plotki okazały się prawdziwe. Po okolicy kręci się nowy zarażony. Wygląda, jakby się już zmieniał w urchlaka, ale po drodze coś mu się odwidziało. Może mutacje spowodowały te całe ulewy. Nie mam pojęcia. Był powolny, więc łatwo dało się go zlikwidować, ale gdy podszedłem go obejrzeć, wszystkie wrzody nagle pękły. Mam poparzoną całą stronę ciała, prawą. To musiał być jakiś kwas. Jeśli zobaczysz, że taki stwór taszczy się w twoją stronę, nie zbliżaj się do niego. O kolego. Zapamiętamy dobrą radę. No i właśnie. Czy tu coś pod wodą może się kryć? Ale przecież tych części to było tam tyle. Całkowite zaskoczenie. Cóż mogliśmy tam znaleźć? O! Kurde. Przyspiesz. Ja wiem, że ten silnik ma na pewno jeszcze jakiś bieg. Rozkrzyczane towarzystwo. Wolałbym zejść gdzieś tutaj. O Boże. Moment. W ogóle jakby nie nami byli zainteresowani. Więc niech się tam wybiją. Przypuszczam, że jest... aktualnie tam trwa walka między... Serafici. O! Między serafitami a wilkami? Czyli nie kłamał nasz kolega. Podnieś linę. A możemy się wdrapać po niej tam, na dach? Zamknięte, okej. Wiem chyba, gdzie mamy iść. Nie wiem tylko, jak tego dokonać. Moglibyśmy sobie przerzucić ją tak, żeby...
Albo ta lina jest z tej strony. Dobra, czyli możemy sobie ją przerzucić. Uwielbiam ten patent z liną. Naprawdę trzeba przyznać, że twórcom to wyszło nieziemsko. O kolego, ale my tu wyjdziemy bogaci. Coś tu było, no właśnie. List snajpera, ale to czekaj. Wyświetl znajdźki. Ale ja chcę przeczytać list snajpera. Otóż to. Misza, podobno masz mnie zastąpić. Pozwól, że powiem ci to i owo na temat tego gniazda. Blizny to podstępne gnidy. Nie wystarczy wypatrywać ich na ulicach. Obserwuj także dachy. Skubani mają snajperów. Nie zabijaj zarażonych. Gdy blizny się pojawią, zarażeni staną się ich problemem. A gdy już poznasz lokalizację blizn, powystrzelaj je jak kaczki. Wyrżnęłam dwójkę tych sekciarzy i właśnie patrzę, jak zarażeni się nimi obżerają. Zarąbisty widok. Tylko nie daj się przyskrzynić. Obyś wytrwał jak najdłużej. Obyś umarł bezboleśnie. Beck. No dobrze, sexy Beck. W sumie... Amunicja. Mamy lunetę. Może warto zobaczyć, czy to faktycznie tak fajne. Jak mówią. Tak się jeszcze zastanawiam, czy tego tutaj na dole nie ubić po cichu, bo jest dość blisko nas. Z drugiej strony, czy są w stanie nam coś zrobić tutaj? Pytanie, czy mają tych snajperów, czy nie mają. Więc jednego mniej. Tam kogoś widzę. Ach. O! Główka. I to się nazywa opadanie. Komuś się chyba łódeczka zepsuła. No dobrze, widziałem tam jakiś ruch w domu. Tyle. Przyznam, że miejscówka świetna, jeżeli chodzi o zabawę. Czuję się prawie jak z wujkiem Tomim na spacerze. Co więcej, czuję się bezpiecznie, bo nawet jeżeli... A tu jesteś. Nawet jeżeli ktoś by chciał do nas wbić, to my mamy całkiem bezpieczną kryjówkę. No chodź. To też sobie weźmiemy wszyscy. Niestety nie widzę więcej ruchu. O! Serafinie. Boom, headshot. Ale dzisiaj jest dzień do sadzenia im tych główek. No dobrze, to w tym bezpiecznym miejscu zrobimy sobie małą przerwę do kolejnego odcinka i ruszamy niebawem dalej. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.